W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 10 produktów, które musisz koniecznie mieć, które kosztowały mnie mniej niż 10 zł. Koniecznie zostań ze mną do końca. Opowiem Wam, jak jeszcze dodatkowo zarobić na zakupach. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteś tu nowy, cześć! Ja nazywam się Konstancja, wrzucam co niedzielę filmy modowe, a czasami co środę magiczne odcinki z uniwersum Harry'ego Pottera. W dzisiejszym odcinku mam dla Was 10 wyjątkowych produktów, które kupiłam na AliExpress. Już od dobrych 5 lat jestem, można powiedzieć, dość dużą fanką AliExpress, ale też nie kupuję tam wszystkiego. Przede wszystkim są to rzeczy, około modowe albo takie oryginalne rzeczy, które, których nie jesteśmy w stanie dostać w Polsce. Dzisiaj mam dla Was 10 wyjątkowych produktów. Produktów. Każdy z tych produktów był tańszy niż 10 zł, a w trakcie filmu zdradzę Wam jeszcze dodatkowy sekret, jak można zarobić na swoich zakupach na Aliexpress. Zaczynamy, pokazuję Wam pierwszą rzecz. To, że jestem fanką kapeluszy, już chyba nikomu nie muszę przedstawiać, a jeśli jesteście nowi i nie znacie mnie, zapraszam na mojego Instagrama, tam wrzucam praktycznie codziennie nowe zdjęcia, rzucam fajne wyzwania i pokazuję na Instastories moje życie codzienne. Kapelusze to jedna z moich broszek i w zeszłym roku to to jest takie dzisiejsze zakupy, to jest taki zestaw rzeczy, które kupiłam w przeciągu ostatniego roku. Eee, w zeszłym roku do sesji zdjęciowej nad morzem, wrzucam wam oczywiście zdjęcie, kupiłam przepiękny kapelusz z bardzo, bardzo, jak widzicie, szerokim rondem, z płytką tutaj tą częścią. Bardzo mi się kojarzy z takimi kapeluszami z jakichś filmów na prerii albo coś takiego, nawet do dzisiejszej sukienki mi fajnie pasuje. To nie jest kapelusz, w którym chodzimy po mieście, to jest kapelusz ewidentnie do sesji zdjęciowej i kosztował mnie 6 zł. Postaram się być tematyczna. I następny kapelusz, który chcę Wam pokazać, to czerwony. Można powiedzieć, że taki klasyczny kształt. Nieco przypomina mi kowbojski styl, tylko na przykład, o, musiałby mieć bardziej wygięte boki. Można go też w ten sposób wystylizować. Dłuższą chwilę szukałam czerwonego kapelusza w sieciówkach ciężko było dostać taki, który pasowałby mi na głowę, bo tutaj dlaczego zamawiam na AliExpress akurat kapelusze, ponieważ często w sieciówkach niestety te modele są na mnie za małe, są w rozmiarach uniwersalnych. Ja mam dość duży obwód głowy i właśnie w takich sklepach niestety nie uda mi się nigdy znaleźć takiego kapelusza, albo rzadko kiedy. W second handach owszem, często zdarzają się kapelusze, ale ze sztywnym rondem bardzo rzadko, więc tutaj posłużyłam się hmm, AliExpress, jesienią kupiłam ten przepiękny, czerwony. Czerwony model, który, jak widzicie, jest rozmiarowo bardzo dobry. Tutaj, akurat, oczywiście nie do tej stylizacji, ale właśnie, żeby, ją, żeby go wystylizować w jakimś takim cowboyskim stylu, aby na jakiś festiwal muzyczny jak najbardziej. I ten kapelusz kosztował 7 zł. Jeszcze jeden model przed nami, tym razem biały. Niestety jest już troszeczkę uszkodzony, ponieważ koty się do niego dobrały i troszeczkę go podrapały, ale to nic nie szkodzi. Wahałam się między dwoma modelami. Chciałam z wąskim rondem, albo znowu z bardzo szerokim. Ostatecznie zdecydowałam się na tańszą wersję z wąskim rondem, i jest on dość specyficzny, nie pasuje do każdej stylizacji. Mieliście już ją ten kapelusz, mieliście już okazję podziwiać na mojej telewizji instagramowej w serii albo szybkiej truki, albo trzymaj stylu. Już teraz nie pamiętam, ale znajdziecie bez problemu. I wystylizowałam ten kapelusz razem z białą marynarką, i bardzo fajnie to wyglądało. Tu, akurat w tej stylizacji, może niekoniecznie, chociaż czy ja wiem, czemu nie? Mam też białą wersję, taką bardziej słomkową na lato. Ten zdecydowanie bardziej na jakieś takie wiosenno-jesienne klimaty do zdjęć, i tutaj już też spokojnie można go ubrać normalnie na co dzień. I on kosztował 8,99 mniej więcej. Taka była jego cena. Kapelusze za nami, przechodzimy do czwartej rzeczy i będzie to coś bardzo modnego, co pojawiło się już jesienią i są to kołnierze. I na YouTubie, i na moim Instagramie często opowiadam Wam o mojej nowej miłości do kołnierzy. Natomiast ile można mieć bluzek z kołnierzami czy sukienek? Okej, okay, wiele, ale ostatecznie są takie stylizacje, w których chciały, chciałybyście użyć kołnierza, ale nie zmieścicie pod spodem koszuli. I tutaj rozwiązanie. Kołnierzyki wiązane. Jak ja byłam dzieckiem, to pamiętam, że takie kołnierzyki miałam. Niestety nie zachowały się w mojej rodzinie, bo próbowałam je gdzieś tam odzyskać, natomiast będąc w sieciówce H&M widziałam właśnie takie jeansowe kołnierze, które kosztowały bagatela 50 zł. Często jest tak właśnie, że czerpię inspiracje z sieciówki albo z jakiegoś magazynu, albo z internetu i później szukam tańszej alternatywy na AliExpress albo próbuję w second handzie coś odnaleźć, ewentualnie przerobić. No i tutaj mamy idealny przykład tego, znalazłam ten kołnierzyk, kosztował 2 zł, czarny, piękny, Wyszywany białą, taką srebrną, połyskującą nicią w kwiaty i można zarówno wystylizować ten kołnierzyk bardziej cosplayowo do jakiegoś kostiumu, a jak już dobrze wiecie. Obecnie na moim Instagramie trwa chociażby wyzwanie księżniczek i co tydzień wrzucam Wam zdjęcia właśnie takie cosplayowe księżniczki Disney'a, ale można też wykorzystać ten kołnierzyk do zwykłej stylizacji. Wystarczy zwykła czarna sukienka, zwykła czarna bluzka, kołnierzyk przewiązany i mamy nową, ciekawą stylizację. Oczywiście, jak to zawsze w przypadku Konstancji bywa, ciężko jest się zdecydować na jeden model danej rzeczy, którą sobie upatrzyłam. I tym oto sposobem zamówiłam także biały, koronkowy, klasyczny kołnierzyk. Mamy koronkę, mamy fajną nić taką połyskującą znowu perłową. Jest dość transparentny, bardziej delikatny. I ponownie można go wystylizować zarówno do jakiegoś cosplayu, na jakąś przebierankę, jak i na co dzień do jakiejś fajnej bluzki, albo nawet pomyślałam, że fajnie byłoby do topu na ramionkę wystylizować i użyć tego jako naszyjnika. Latem noszenie naszyjników raczej nie jest wskazane ze względu na słońce, może nam się gdzieś tam odparzyć szyja. Myślę, że fajnym pomysłem byłoby właśnie takie rozwiązanie i przyczepienie kołnierzyka do bluzki na ramiączkach czy do sukienki na ramiączkach. I tutaj podobnie 2,50 za taki kołnierzyk. We wszystkich tych wypadkach dzisiaj, które wam pokazuję, wysyłka jest darmowa. Na AliExpress, jeśli nie macie doświadczeń, jest tak, że pewien dany produkt jest sprzedawany przez wielu różnych sprzedawców i są różne ceny. Tylko to jest tricky. Musicie uważać, bo czasami coś jest tańsze, ale na dole jest informacja, że wysyłka do Polski kosztuje tyle i tyle. Ale możecie sobie od razu. W filtrach możecie sobie ustawić wyszukiwanie, tak żeby pokazywało wam z darmową wysyłką. I ja zawsze po taką sięgam, bo to się według mnie najbardziej opłaca, żeby mieć konkretną cenę za konkretny produkt, a nie przejmować się na przykład jakimiś dodatkowymi kosztami wysyłki. Przechodzimy do następnej rzeczy. Jeśli chodzi o ubrania, to już dobrze mnie znacie i wiecie, że 90% mojej garderoby to ubrania kupione w second-handzie. Są tanie, są łatwo dostępne, no i można znaleźć oryginalne rzeczy. Natomiast jakiś czas temu pojawił się pewien trend, i zarówno na TikToku, i zarówno na Instagramie, na legginsy podkreślające pośladki. I pomyślałam sobie, fajna rzecz. Zrobię mały research. Poszukałam w internecie takich legginsów. znalazłam jakieś tam firmy, które pośredniczą chyba w zamawianiu właśnie takich produktów w Azji i te legginsy kosztowały po 50 po 60 zł. No i ja postanowiłam poszukać na własną rękę. Tu akurat sporo czasu mi to zajęło, żeby znaleźć je w taniej cenie. Miałam jeszcze do wykorzystania kupony na AliExpress obniżające wartość zamówienia. Ich pierwsza cena to było około 20 zł, natomiast ja ostatecznie kupiłam je za 10 zł. Jak widzicie na pupie, one mają takie dodatkowe przeszycia, dzięki którym, dzięki którym fajnie to wygląda na pośladkach. Są z bardzo elastycznego materiału. Fantastyczna baza pod stylizację. Absolutnie dla mnie z noszeniem krótkich bluzek, nie, nie, nie. Tak, tego nie nosimy. Natomiast fantastyczna rzecz, zarówno na siłownię czy na skłosze, na którego chodzę od niecałego miesiąca, ale także właśnie pod spód, pod jakąś um, dłuższą tunikę czy na przykład koszulę. Fantastyczne leggings, jestem z nich bardzo zadowolona. Mam je od zeszłej jesieni. To chyba była nawet akcja jakaś na. Black Friday albo coś takiego. Także warto też obserwować pewne produkty na Aliexpress, poczekać aż nieco stanę, stanie ją i kupić w o wiele niższej cenie. 10 zł za takie spodnie, za takie leginsy. Milaj. Siódma rzecz i kolejne moje takie małe zboczenie modowe. Ostatnio fajnie stylizowało mi się dużo rzeczy z gorsetami. Bardzo polubiłam taki styl, szczególnie jesienią oraz Wiosną, i postanowiłam do swojej kolekcji dołączyć kolejny przepiękny gorset, tym razem transparentny, wykończony z srebrnymi łańcuchami, z tyłu wiązany. Jak widzicie, on ma fajny kształt, ponieważ on jest wycięty pod biustem. Więc o. Fantastycznie się to prezentuje i pięknie wyszczupla sylwetkę. Jeśli chodzi o taki gorset, to oglądałam różne marki w internecie, które szyją takie gorsety i ceny były powyżej 100, 150 zł nawet. Natomiast tutaj w tym wypadku za ten gorset zapłaciłam 7 złotych i bardzo szybko w ogóle przyszedł. Wiem, że wiele z Was jest negatywnie nastawionych na zakupy na Aliexpress, nie tyle, że aplikacja jest nieczytelna, czy może nie wiem, macie problemy z tym, że to z zagranicy przychodzi. Największym problemem, moim zdaniem, dla Was jest czas oczekiwania. Ja też na początku, kilka lat temu, jak zaczęłam tą zabawę, miałam w głowie takie, ok, ale będzie trzeba czekać na to trzy miesiące. Słuchajcie, bardzo dużo w Polsce pojawiło się magazynów, które już składują większość towarów proponowanych na Aliexpress i wysyłka jest naprawdę ekspresowa. Chociażby ten gorset przyszedł do mnie w przeciągu dwóch tygodni i często też odbywa się tak, że niektóre paczki są pakowane razem, tak jak macie na Inpoście w paczkomatach multiskrytki i kilka paczek jest w jednej skrytce, tak tutaj ostatnio zamówienie dostałam pięć różnych rzeczy od pięciu różnych sprzedawców w jednej dużej paczce i przyszło to naprawdę w miarę szybko. Przechodzimy do następnej rzeczy. Nie byłabym sobą, gdybym w dzisiejszym odcinku nie pokazała Pokazała Wam okularów przeciwsłonecznych. Jest to moja absolutna miłość. Okulary przeciwsłoneczne to jest coś, co uwielbiam, ale też co bardzo często niestety. Psuje. Raz w życiu miałam drogie okulary, które kosztowały powyżej 100 zł, i niestety po dwóch czy trzech latach nie nadawały się do wyrzucenia, więc stwierdziłam, że nie ma to absolutnie sensu, żebym inwestowała taką dużą ilość pieniędzy w okulary, które i tak niestety gdzieś tam zepsuję. Dlatego od kilku lat, od dwóch lat kupuję okulary na AliExpress i zobaczcie, przefantastyczny fason. Mam bardzo podobny fason fioletowych okularów sprzed trzech lat, które promowałam przy współpracy pracy z pewną polską marką, praktycznie identyczny kształt, czarne wykończone złotą oprawką i kosztowały, uwaga, uwaga, 3 ziko. 3 zł za fantastyczne okulary. I tu ponownie w sieciówkach okulary, w zależności oczywiście gdzie, kosztują 20, 30, nawet 50 zł. Niestety dla mnie to za dużo jak na okulary i zdecydowanie wolę zamawiać na Aliexpress, ale to nie jedyna para, ponieważ zamówiłam także bardzo modne w tym sezonie okulary prostokątne. Bardzo modne w latach 90. Nie zapomnę, że jako dzieciak miałam praktycznie identyczne okulary prostokątne. Zamówiłam sobie, żeby powrócić do lat 90. dwa modele klasyczny czarny prostokątny. Oraz pomyślałam, że fajnie będzie zamówić także czerwone do jakiejś ciekawej sesji zdjęciowej i tutaj akurat kupowałam, to też była jakaś promocja kup jedne, drugie dostaniesz za grosz. Za dwie pary zapłaciłam 8 zł. Przypominam, że wybieram darmową wysyłkę, także kosztowały mnie tylko 8 zł i jeszcze nie miałam okazji ich wystylizować, ale pewnie wkrótce wykorzystam je na moim Instagramie. A skoro w temacie okularów jesteśmy, to muszę Wam tutaj dać taki dodatkowy produkt. Koniecznie Wam to muszę pokazać. Przyszły także mini okularki dla dziewczyn. <noise> Postanowiliśmy, że będziemy uwieczniać na zdjęciach, kiedy się tylko da. Nasze dziewczyny, milkę bardzo często fotografowaliśmy. Więc chcemy też nasze dziewczyny Bellatrix i je tak samo uwiecznić na zdjęciach, bo nigdy nie wiadomo, jak długo z nami będą. Milka była z nami 16 lat, dziewczyny są z nami już prawie 5 miesięcy i zamówiłam im takie malutkie okularki, jedne fioletowe, jedne czerwone i na pewno wykorzystamy je do jakichś zdjęć. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Tak jak mówiłam na AliExpress, często robię zakupy, jeśli szukam jakiejś tańszej alternatywy, albo jeśli szukam czegoś, co w Polsce ciężko jest. Dostać i kolejną z tych rzeczy jest korona, którą mam na sobie. I ta korona została kupiona pod konkretny cel. Mianowicie wkrótce będziemy nagrywać unboxing paczki od Magical Suitcase o tematyce. Nie zdradzę Wam jeszcze jaki. Jeśli chcecie się dowiedzieć, zasubskrybujcie kanał i zostawcie lajka w górze, a na pewno wkrótce się przekonacie. I ta korona wykończona takimi a kryształami, spłuk będzie pasować idealnie do stylizacji, którą do kostiumu, który przygotuję na ten kolejny unboxing. Na początku filmu obiecałam Wam, że zdradzę pewien trik na zarabianie przez wydawanie. Otóż niedawno odkryłam aplikację Letty Shop, która pozwala nam gromadzić pieniądze za nasze zakupy, chociażby na AliExpress, ale mamy tam szereg różnych sklepów, z których możemy korzystać. W zależności od różnych procentów zarabiamy różne pieniążki. I tym oto przykładem, chociażby w przeciągu ostatniego miesiąca na zakupach wyłącznie na AliExpress zarobiłam 10 zł. Więcej działa to tak, że przy uzbieraniu danej kwoty próg chyba wynosi 40 zł, dopiero od miesiąca korzystam z tej aplikacji. Możecie te pieniążki sobie wypłacić. Brzmi fantastycznie? Jak dla mnie, cudownie! Linka do aplikacji zostawiam Wam na dole. Spokojnie możecie także używać Letyshop Shop na swojej przeglądarce. W komputerze jest dodatkowa wtyczka, do tego tylko zawsze trzeba pamiętać, żeby zakupy robić przez stronę pierwotnie Letty Shop. Kolejnym przykładem rzeczy, na których lubię oszczędzać, to kolczyki. Kolczyki w sieciówkach bywają bardzo drogie. Ciężko dostępne są oryginalne fasony kolczyków, i od lat już na AliExpress kupuję. Ciekawe kolczyki tworzyłam nawet o, tutaj odcinek na YouTube właśnie z serią kolczyków z AliExpress, zostawię wam linka na dole. I kolejnym przykładem, jednym z wielu, dzisiaj nie będę was tym zanudzać, ale pokażę wam jeden z moich ostatnich nabytków. Są to plastikowe czerwone kółka, które fantastycznie się mienią. Kosztowały złoty 99 zł i pomyślałam, że będą fajnym uzupełnieniem jakiejś stylizacji zarówno w latach 70., -tych, 80., -tych, 80., -tych, gdzie królował bardziej plastik, jak i można też Przygotować jakiś taki kostium bardziej futurystyczny, ale także można do jakiejś minimalnej stylizacji dorzucić takie kolczyki, czerwony akcent, dodać i fantastycznie się to prezentuje. Niska cena, fajna jakość. To coś, co kocham najbardziej. A jeśli ciekawi Was, jak wyglądał ten odcinek, w którym pokazywałam cały szereg kolczyków, koniecznie kliknijcie w film, który wyświetlam wam po mojej lewej stronie, a przekonacie się, za jak niewielkie pieniądze, jak fantastyczne kolczyki można kupić na AliExpress i nawet kolczyki, które są kopią 1 do 1 tego, co znajdujemy w droższych sieciówkach. To wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Do zobaczenia wkrótce. Hej!